Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojego mystery boxa, który pojawił się ostatnio w sprzedaży. Był to mystery box o tematyce damsko-męskiej i w tym boxie znalazły się produkty dobrane specjalnie przeze mnie, które właśnie pasują do tematyki prac damskich i męskich. Dodatkowo do boxa powstaną aż dwa tutoriale darmowe, które znajdziecie tutaj na moim YouTubie, właśnie z produktów, które w boksie się znalazły. Boksy pojawiają się u mnie w sprzedaży już od, to chyba będzie trzeci rok, kiedy się boksy u mnie pojawiają, także już trochę to trwa i staram się za każdym razem znajdywać jakieś nowe tematy dla Was. I teraz właśnie zaproponowałam Wam tematykę damsko-męską. Wiem, że prace męskie są często trudne, często mamy problem z tym, żeby zrobić coś fajnego, ciekawego, żeby nam też pasowało. Dlatego pomyślałam, że właśnie w tym boksie zrobię Wam tutorial zarówno na pracę damską, jak i na pracę męską. W związku z tym, że tutoriale będą aż dwa, pojawią się dwa osobne filmy, czyli będzie ten film z prezentacją boksa i zaraz w przyszłym tygodniu pojawią się dwa kolejne filmy. W jednym filmie będzie tutorial na pracę damską, a w drugim filmie będzie tutorial na pracę męską. W komentarzach do tych filmów możecie zgadywać, co Wam zaproponuję, bo będą to tutoriale niespodzianki. Kolejny box pojawi się już w tym miesiącu. Tematyki jeszcze Wam nie zdradzam, ale od razu tutaj mogę wspomnieć, że boxy zawsze wychodzą Wam taniej. Czyli kupujecie u mnie taki box, on kosztował 179 zł za wszystko, co tutaj będziecie widzieć. Do tego macie właśnie tutoriale i gdybyście chcieli samodzielnie zakupić to w sklepie, w różnych sklepach tak naprawdę skrapowych, no to musielibyście oczywiście za te wszystkie elementy zapłacić więcej, zapłacić drożej. Także jest to jak najbardziej opłacalna rzecz. W boksie zawsze znajdują się też takie dodatkowe rzeczy, które ja staram się dla Was zaprojektować. I tak na przykład w tym boksie mamy dwie takie rzeczy. Torba prawdziwej skraperki. Nie wiem, co w niej mam, ale na pewno mi się przyda. Myślę, że możemy sobie takie hasło wydrukować też na koszulkach. Także to jest torba, która jest tylko w tym boksie dostępna. Zostały mi chyba dwie takie torby jeszcze, więc pewnie gdzieś w jakichś konkursach do wygrania u mnie się one pojawią. Więc jak się Wam podoba, no to obserwujcie kanał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dobra, koniec tego przydługiego wstępu. Zobaczmy, co jest w środku, bo myślę, że to Was najbardziej interesuje. No to oczywiście oprócz torby prawdziwej skraperki mamy tutaj cały zestaw elementów, które są w boksie. Całe, wszystkie różne przydasie o tematyce damsko-męskiej. Oczywiście jest też tutaj ściągawka, ale to ja ją pokażę może na samym końcu, tak żeby pokazać, co w boksie się znalazło. No to pierwsza rzecz to jest właśnie ta torba. Torba jest fajna pod tym względem, że mieści papiery duże, 30×30 cm. Zobaczcie, cały ten boks zmieścił się w tej torbie bez problemu. I tak jak widzicie, trochę tego mamy, trochę tych rzeczy tutaj jest. No i zobaczmy, co tam dokładnie się znalazło, co w tym boksie dla Was mam. Miałam tak naprawdę. Boksów się już zakupić u mnie nie da. To jest tak, że jak kupujecie boksy w ciemno, zapisujecie się i płacicie w momencie ogłoszenia tematu, temat jest podany, no i macie taką niespodziankę, dodatkowe prezenty i to duża szansa na to, że jest to takie trafione prezenty, bo to są zawsze piękne przydasie przeróżnych producentów. Po kolei może, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy daikatsy z kolekcji Nightfall od Mintai Papers. Daikatsy, czyli już gotowe, wycięte elementy. Przepiękne kolory, fiolety. I ja tak pomyślałam, że te elementy będą pasować właśnie do prac kobiecych. Wyobraźcie sobie jakąś taką piękną kobiecą pracę od przyjaciółki dla przyjaciółki z motywem na przykład tutaj właśnie tego wina, winogron, kwiatów, ale kwiaty też są na tyle ciemną barwą zrobione, że myślę, że do prac męskich też będą fenomenalnie się prezentować. Sam taki jeden zestaw elementów Nightfall od Mintai Papers kosztuje około 18 zł. Już taki jeden zestawik, oczywiście w różnych sklepach skrapowych mogą być jakieś tam delikatne różnice w cenach. Kolejna rzecz, tym bardziej właśnie bardziej męska, to jest Men's Book, jak sama nazwa wskazuje, również od Mintai Papers. I to są elementy do wycięcia z
tematyki właśnie sportowej, muzycznej, motoryzacyjnej, coś nawet dla gamerów się znajdzie. I znowu powtarzamy tutaj kolejny raz. Jeżeli widzicie tutaj, że te wzory się powtarzają, to jest oczywiście zamierzone, bo mamy tutaj cały ten arkusz, cały ten bloczek 6x8 cali, 6 wzorów po 4 razy, no a z drugiej strony są tła, więc można spokojnie, mając taki bloczek, wykorzystać tła, no i możemy sobie tę pracę tutaj stworzyć. Cały bloczek tutaj tych wszystkich rzeczy do fascicuttingu, czyli precyzyjnego wycinania. Właśnie takie bloczki Mintaja też w zależności od sklepu od 15 do 20 zł potrafią kosztować, więc tak jak widzicie, dwie rzeczy, a już cena około 40 zł nawet może być. Kolejna rzecz to są tekturki, te, które nie mogło zabraknąć. Cudowne tekturki ze sklepu Twoja Tekturka Kreatywna Pracownia. Takie listki Essy Floresy, bardzo uniwersalne, jak również kwiaty. Tutaj mamy 3D domek, który możemy sobie na przykład wrzucić do Exploding Boxa lub wykorzystać na kartce, wianuszek i trybiki, czyli coś do męskich prac. Tak jak widzicie, tych tekturek również jest tutaj dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Skoro jesteśmy już w kreatywnej pracowni, to nie mogło zabraknąć HDF-ki. Jest to HDF-ka, właśnie taki balon. Ona mi się kojarzy zarówno z pracami męskimi, jak i damskimi. Ja ogólnie bardzo lubię HDF-ki ze względu na to, że w fajny sposób można je ozdobić nie tylko mediami, ale również papierami skrapowymi i dodatkami do nich. I jest to bardzo fajna ozdoba, którą można sobie postawić gdzieś na szafce. Ja sama tak HDF-ki stawiam, w szczególności lubię postawić sobie HDF-ki poterowe, magiczne, takie na mojej magicznej poterowej szafce. Świetnie zdobią tutaj ten wystrój, także bardzo polecam. Jest tutaj ta HDF-ka balonik. I kolejna rzecz, skoro już jesteśmy przy HDF-ce, to jest farba. Mintaj Creativa. Jest to farba firmy właśnie Mintaj Papers Chalk Paint. I jest to farba kredowa w kolorze takiego antracytu. To jest taka zgaszona czerń. Tak, dokładnie antracyt. To jest normalny, pełnowymiarowy produkt. Ja farby Mintaj Creativa bardzo lubię. Bardzo fajnie pracują z HDF-kami właśnie. Kolejna rzecz, która tutaj się znalazła, to jest skrapowa herbatka na lepsze tworzenie. Jest to herbata cejlońska z nutą bergamotki, z cytrusowym aromatem i dodatkowo ma w sobie bławatka z odrobiną smaku Earl Grey. Ona jest tutaj troszkę widoczna i jest w takim leciutko niebieskim kolorze właśnie dzięki temu bławatkowi. Te skrapowe herbatki też się u mnie pojawiały czasami, gdzieś tam dziewczyny dostawały i były z nich bardzo zadowolone, więc ja zawsze staram się znaleźć jakąś taką fajną, wyselekcjonowaną, ciekawy smak tych herbatek. Osobiście bardzo lubię herbatę pić, więc mam nadzieję, że i Wy podczas wspólnego tworzenia kubek gorącej, pysznej herbatki na lepsze tworzenie będziecie mogli sobie zrobić, jak zdecydowaliście się na zakup właśnie tego boksa. Kolejna rzecz to są kwiatuszki magnolii. Białe 5 sztuk, moje ulubione. Ja w ogóle, jak tak patrzę po swoich albumach czy kartkach, to bardzo dużo używam tych konkretnych kwiatuszków magnolii. One są bardzo uniwersalne i pasują naprawdę do wielu, wielu prac. Tak samo zresztą jak Fancy Cards, które tak naprawdę pojawiły się już dość dawno w ofercie Mintaj Papers, ale ja je pokochałam pod względem używania jako maty na zdjęcia w albumach. Bardzo lubię, dlatego że one są idealnego wymiaru 10,5 cm, więc spokojnie możecie sobie tutaj wkleić zdjęcie. Macie piękną, ozdobną część na dole zostawioną. Jeżeli nie macie wykrojników, nie macie maszynki, no to tutaj nie musicie się właśnie martwić o to, bo macie tutaj pięknie wykończoną matę. A z pozostałości jeszcze jesteście w stanie zrobić na przykład matę 9x13 cm, więc bardzo fajne, użyteczne. Oczywiście kartki też możemy z tego zrobić, przekładki, zakładki. No ja najbardziej lubię właśnie wykorzystywać jako maty w albumach. Całe pełne zestawy po 20 arkuszy kraftowych i 20 arkuszy białych.
Nie mogło zabraknąć też baz i to przeróżnych. Dużo osób pisało mi, osób, które zamówiły inne boksy, że cieszą się, że właśnie są różne bazy, bo czasami po prostu wiecie, te bazy kosztują przeważnie 4-5 zł, różnie w zależności od tego, jaka to jest baza. No i nie zawsze mamy po prostu jak zamówić różne rodzaje tych baz, a tutaj właśnie staram się, aby było ciekawie, żebyście mieli różne możliwości, jak na przykład tutaj kartka w formacie DL, otwierana jak okiennica. Są to bazy firmy Craft Corner, Goldbox dokładnie. Kolejna rzecz to są właśnie serwetki, które możemy sobie wykorzystać jako ozdobę na naszej pracy. 3 sztuki takich serwetek. Do tego mamy pojemniczek na T-Lighty w kolorze białym, również z Goldboxa. Zawieszka na wino na przykład lub jakiś inny trunek. Wystarczy ją tutaj, prawda, zagiąć, założyć na szyjkę i możemy tutaj na przykład napisać życzenia. To też jest fajne w męskich pracach, kiedy chcecie coś od siebie dodać, chcecie jakoś zaznaczyć, że ten prezent jest od Was, jest wyjątkowy, dodać coś takiego małego, niezobowiązującego. Właśnie zawieszka na alkohol, myślę, że tutaj bardzo fajnie się może sprawdzić. I kolejna rzecz to jest baza DLK również w kolorze czarnym, pięknym, takim pięknej, głębokiej czerwni. DLK w tą stronę zaginana. Czyli mamy znowu okiennicę, tylko otwieraną w ten sposób, typu gatefold, w ten sposób otwieraną. Zobaczcie, na przykład właśnie można sobie wykorzystać do tego tutaj taką serwetę i zrobić sobie zamknięcie w pięknym czarnym kolorze. No i tutaj jest czekoladownik, bo któż nie lubi słodyczy? Na pewno ktoś się znajdzie, ale ja uwielbiam, pomyślałam, że czekoladownik idealnie będzie się komponował na przykład z tymi pięknymi elementami, które są już wycięte od Minty Papers, dzięki właśnie zawartości tych cudownych fioletów. Jak kiedyś nie lubiłam fioletów, tak te, które są tutaj takie głębokie, mocne, nasycone, bardzo, bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że Wam też. Tutaj mamy pudełeczko, które możemy wykorzystać na przykład jako pudełeczko na bon podarunkowy, jako pudełko na jakiś pieniężny upominek, jakiś voucher, więc też fajny prezent, taki niezobowiązujący, troszkę mniejsza forma. Jak ktoś lubi dużo, dużo ciąć, to mamy tutaj dużo jeszcze elementów do wycięcia właśnie z Nightfall, a jeżeli ktoś nie lubi, to z drugiej strony mamy piękne tło. I pojawiają się właśnie jeszcze tutaj te duże arkusze z kolekcji. Jest to oczywiście kolekcja właśnie Minty Nightfall i do tego jeszcze coś męskiego, kolekcja Garage od Minty Papers. Również tutaj kilka dużych arkuszy Wam wrzuciłam do boksa. Nie każdy lubi po prostu kupić pełną, dużą kolekcję od razu i właśnie dzięki boksowi możecie zobaczyć i poznać dużo różnych producentów i produktów w różnej kolorystyce i tematyce. Tu również elementy do wycięcia lub tło. I jeszcze do tego jest pełny bloczek kolekcji Lovely Day od Craft & You Design. Jest to bardzo uniwersalna i bardzo delikatna kolekcja. Tutaj jest 6 dużych arkuszy, 12x12 cali, gramatura 250 gram. Piękna kolekcja, bardzo delikatna. Jej prezentacja powinna też pojawić się za niedługo tutaj u mnie na YouTubie. I zobaczcie, jak te papiery ślicznie się prezentują i są niesamowicie uniwersalne. Na każdy rodzaj prac myślę, że tutaj się będą nadawać idealnie. A skoro mamy różne okazje, to pomyślałam, że przydadzą się również napisy. I są to właśnie napisy z Mintaja na różne okazje, które będą idealne na urodziny, imieniny, Dzień Kobiety, Dzień Chłopaka, babcia, dla babci, dla dziadka, dla kobiet, dla mężczyzn, nawet dla dzieci coś się znajdzie. Więc myślę, że taki bardzo, bardzo uniwersalny arkusz papierów z napisami. I tak prezentuje się cały boks. Boks numer 2 2023 damsko-męskie uroczystości. To wszystko znalazło się w boksie, który był w cenie 179 zł plus koszt wysyłki. Tak jak widzicie na pierwszy rzut oka, już widać, że wszystkie te materiały są dużo więcej warte, a dodatkowo otrzymujecie aż 2 tutoriale na wykonanie prac. I one będą tutaj dostępne na moim YouTubie. Tutoriale będą dostępne dla wszystkich. Zapisy na kolejny boks ruszą jeszcze w tym miesiącu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie obserwujcie mnie tutaj na YouTubie. Zapraszam też do mojej grupy na Facebooku Tworzymy z Anią Tworzy. Tam również ogłaszam zawsze swoje
wszystkie produkty. Pojawiają się one również tutaj na karcie społeczność. No i już za niedługo będę miała dla Was taki fajny, oficjalny newsletter, który będzie przychodził do Was na skrzynki mailowe, jeżeli oczywiście będziecie chcieć, co tydzień ze wszystkimi nowymi produktami i z wszystkimi informacjami na temat nowych filmów, live'ów i innych wydarzeń. Także jeszcze tylko dopracowuję formę i za niedługo już ruszy. Także w tym filmie to wszystko, pokazałam Wam całego boksa, a w przyszłym tygodniu zapraszam Was serdecznie na dwa tutoriale. Jeden na pracę damską, drugi na pracę męską. Czekam na Wasze komentarze i reakcje na temat właśnie tego boksa, no i na Wasze obstawianie, co tym razem dla Was przygotuję w boksie numer 3 i jakie prace powstaną z boksa numer 2. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.